Jak się teraz czujesz w skali od 1 do bardzo? Bardzo, bardzo, bardzo. Co można naprawić trytytką? Trytytką... złamane serce. Do czego odczuwasz pociąg? Do jedzenia. Jak to jest, że wąż pływa, a nie ma się czym odpychać? Na pewno jakieś prawa fizyki. Na co nie możesz sobie pozwolić? Mogę sobie pozwolić na wszystko. Co robisz, gdy nikt nie patrzy? To, co robię, gdy wszyscy patrzą. Za co dałabyś sobie uciąć rękę? Za nic. Co jest płytkie? Co jest płytkie? Na pewno... Staw w żyrardowie. O czym szumią wierzby? O Ani z Zielonego Wzgórza. Z kim ostatnio miałaś przyjemność? Tutaj z kolegą ze SKTV w samochodzie. Co uwielbiasz dotykać? Włosy mojego chłopaka. W czym jesteś kozakiem? W tych takich zabawach typu jaka to melodia, zgadywanie po jednej nutce. Pod prysznicem zerkasz w dół czy się wstydzisz? Zerkam, podziwiam. Co mówi Batman do Robina, gdy razem wsiadają do Batmobilu? Jedziemy do Maka? Jak zjadasz ptasie mleczko? Nie zjadam, nie lubię słodyczy. A delicje? Kiedyś za dzieciaka oczywiście najpierw galaretka, później reszta, ale obecnie w ogóle. Czy ryby odczuwają pragnienie? Myślę, że nie. Gdzie raki zimują? W ciepłych krajach. Kiedy poczułaś się najlepiej w życiu? Pierwszy raz na scenie. Jak robi krowa? Mleko na ciepło robi krowa. Co spokojnie można olać? Negatywne komentarze na swój temat. Po co hip-hopowcy chodzą do lasu? Nagrywać teledyski. Z ilu pieców jadłaś chleb? Myślę, że tak 1471. Czy jest coś, czego zazdrościsz innym? Nie, zazwyczaj jeżeli coś mi się u innych podoba i sama chciałabym to mieć, to robię tak, żeby to zdobyć. Co ci podnosi temperaturę? Rozkręcone grzejniki. W czym my, Polacy, jesteśmy mistrzami świata? W jedzeniu cebuli. Za czym tęsknisz? Za szkołą. Co to jest sztrucla? Ciasto. Jakie masz natręctwo? Obgryzanie paznokci. Gdybyś mogła zadać jedno zajebiście ważne pytanie, to jakie? Zależy komu. No to pa, trzymaj się.